Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z jednym małym, krótkim, ale myślę, że dosyć ważnym zaproszeniem. Może dla kogoś z Was to będzie cenne. Kochani, sezon rekolekcyjny u mnie w pełni, w sensie mnóstwo wyjazdów, mnóstwo rekolekcji, mnóstwo parafii, mnóstwo miejsc i tak dalej, ale od najbliższej niedzieli mam dosyć wyjątkowe rekolekcje, bo dosyć dawno mam takie wrażenie, nie głosiłem rekolekcji akademickich. Kochani bracia franciszkanie z Senatorskiej w Warszawie zaprosili mnie z rekolekcjami akademickimi od najbliższej niedzieli do wtorku. I będą to, kochani, rekolekcje pod tytułem Kiedy jesteśmy dojrzali do związku. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich studentów, szczególnie wszystkich tych, którzy są związkowi, ewentualnie do związków się szykują, żebyśmy przez te 3 dni wspólnie poszukali odpowiedzi właśnie na to pytanie. Jak to zrobić, żeby być dojrzałym do związku? Jak to sprawdzić? Jak to zbadać? Kochani, wiecie, że z tą miłością łatwo nie jest. Że to się ciągle nam po prostu rozsypuje, rozwala, mnóstwo z tym tragedii i tak dalej. Nie byłoby ich, gdybyśmy byli dojrzali do budowania relacji. Właśnie tym chciałbym się zająć. Kochani, uprzedzając z góry pytania, nie będzie z tych rekolekcji transmisji, nie będą one nagrywane, dlatego że chciałbym te rekolekcje jeszcze powiedzieć w wielu innych miejscach i dopiero kiedy taki tur z tymi rekolekcjami kiedyś się skończy, to oczywiście za dłuższy czas one wylądują na YouTubie, ale póki co tylko na żywo. Jeżeli ktoś w Warszawie albo w okolicach, to bardzo serdecznie zapraszam. Od najbliższej niedzieli do wtorku, czyli 2-4 października na Senatorskiej u Franciszkanów. Bodajże chyba o 20 codziennie są spotkania, w sensie msza święta w niedzielę, a potem poniedziałek i wtorek msza święta z konferencjami po mszy świętej. Studentów wszystkich, ewentualnie tych, którzy próbują budować związki, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, do zobaczenia. Już nie przeszkadzam. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem. Pa, pa!